Polska w zestawieniu do innych krajów, tak by trzeba było chyba zacząć, generalnie rzecz biorąc wydaje na ochronę zdrowia znacząco mniej niż średnia w krajach europejskich czy krajach OECD. Jesteśmy na poziomie Bułgarii, Rumunii, jeśli chodzi o poziom wydatków publicznych na ochronę zdrowia, poniżej 5% PKB. To jest bardzo mało. Prawda? I jeśli spojrzymy na wydatki na leki, no to jest w pewnym sensie jakaś tam pochodna, że w ogóle wydajemy na ochronę zdrowia z pieniędzy publicznych mało. Wydajemy stosunkowo dużo ze środków jakby z kieszeni. Te prywatne wydatki są wysokie, to jest mniej więcej 1/3 całkowitych wydatków na zdrowie. No to jest i w większości to są wydatki i dopłaty do leków z kieszeni prywatnych, z kieszeni obywateli chorych. Także wydajemy generalnie na zdrowie mało, wydajemy też na farmakoterapię w związku z tym mało i w związku z tym ta innowacja jest, można powiedzieć, w sensie dostępu do leczenia, do pacjentów, no jesteśmy po prostu w tyle. Dlatego te zmiany na listach, no one dają jakąś tam nadzieję chorym, natomiast też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że ten dystans w dalszym ciągu jest. Ustawa refundacyjna, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, ona miała ten jeden z tych głównych celów, to była poprawa dostępu do leków innowacyjnych, do nowoczesnej farmakoterapii. I to się dzieje, tak jak powiedziałem, i są te przykłady, natomiast też trzeba powiedzieć obiektywnie, że to się dzieje bardzo powoli. W kontekście priorytetów rządu, jeśli chodzi o innowacyjną gospodarkę i priorytetów w kontekście absorpcji, wydatkowania środków w tej nowej perspektywie finansowej, może warto spojrzeć na ten przemysł farmaceutyczny nie tylko w kategorii tego, który konsumuje środki, no bo ochrona zdrowia kosztuje, ale też z perspektywy ekonomicznej, że to może być jednym z kół zamachowych innowacyjnej gospodarki w Polsce, czyli nowoczesne miejsca pracy, transfer technologii, ośrodki badawcze, może nie od razu, ale to, co już w tej chwili się dzieje w Polsce, huby dotyczące, nie wiem, prowadzenia badań klinicznych na całym świecie, huby informatyczne, to jest wkład w gospodarkę polską taki bardzo, bardzo innowacyjny, który moim zdaniem no, może zapewnić, jako jeden oczywiście z wielu, może zapewnić jakby trwały wzrost gospodarczy i przekierować polską gospodarkę na te tory bardziej innowacyjne.